Panie Krzysztofie, jesteśmy w Pana domu, niedaleko lasu. Czy to jest taka Pana oaza spokoju? Bo człowiek filmowiec pewnie potrzebuje takiego momentu albo wielu momentów, żeby ten spokój poczuć. Zielone chyba pomaga. Wie Pan, spokój to jest wewnątrz człowieka przede wszystkim i może być gdziekolwiek, jeżeli osiągniemy go w duszy. No ale tu jest las rzeczywiście, więc tu na przykład jest na pewno dużo tlenu, a to jest już taka wymierna wartość i jest cisza rzeczywiście, no tak jak tutaj się przystało. Są zwierzaki, które codziennie karmimy, myślę o wiewiórkach tak. Przede wszystkim, ale przychodzą łosie, przychodzą dużo poważniejsze. Poważniejsi mieszkańcy lasu, no nie mówiąc o tym, że mamy sami całą masę psów, które nam towarzyszą. Tak. Ja już ślady mam, zapoznaliśmy się. Za co bardzo przepraszam, nie ale przepraszamy, niestety... Przepraszamy, bo ta sama przyjemność się poznać. Tutaj po prawej stronie od razu nas zaciekawiła biblioteczka, czy tak można nazwać coś... Nie, to jest po prostu zbiór moich albumów fotograficznych, które się ocalały nawet tak jak jeden sprzed wojny, gdzie ledwie się zdążyłem urodzić. Są moje zdjęcia, jak mam miesiąc czy dwa. Po czasy obecne, no ostatnie, no bo tutaj jesteśmy w okolicach już 23, 22, 23 roku. No dużo podróżuję, ciągle gdzieś jeżdżę, zawsze szukam fotografii. To już z moim ostatnim filmem w Tallinie u Estończyków. A tutaj Camera Image, to znowu Toruń. A tutaj Airbus i fabryka w Toulouse, tych wspaniałych samolotów. Ja strasznie lubię samoloty, to jest moja cicha pasja. Byliśmy ciekawi, czy ktoś pomaga wywoływać, czy pan sam osobiście jeździ? Nie, to kolorowo się nie wywołuje, to się gdzieś wozi i to gdzieś potem przesyłają. Mhm. To moja ostatnia podróż do Indii. Właśnie waham się, czy teraz jeszcze pojechać, czy scedować tą podróż na kogoś, bo już tak miesiąc po miesiącu te Indie, gdzie się leci 17 godzin, jest trochę męczące. No ale jak pan widzi, tutaj jest to grudzień, więc ostatnie wklejenia, a następne czekają do wywołania. Tak. Ogólnie znajdujemy się w oranżerii. To jest jakieś specjalne dla pana pomieszczenie? Wie pan, to jest nie tylko oranżeria, tylko to jest takie jakby też atrium dla wszystkich działań, bo tutaj robiłem wiele sztuk teatralnych, gdzie robiłem próby w domu. Mhm. I to było wtedy, usuwa się stół. Poza tym są czasami okrągłe stoły, po czym czasami są jakieś szersze spotkania, jakieś dyskusje, no to ten dom służy. To nie jest taki dom do prywatnego użytku, tylko jest dom używany. A chętnie panu pokażę jeden z obrazów, który jest... On nie jest niestety oryginałem. Gdyby był oryginałem, to był bardzo drogim obrazem. A to jest taka Madonna ze szkoły Belliniego. I ona była w rękach chyba rodziny Branickich, przeszła potem na panią Morawską, która tutaj w Laskach, gdzie jesteśmy, całe życie zajmowała się niewidomymi i kiedy już miała prawie 100 lat, to powiedziała, przecież ja już tak słabo widzę, to dla mnie żadna różnica, powieście mi kopię, a sprzedajcie ten oryginał na aukcji. Tak się stało, oryginał został sprzedany na rzecz niewidomych, niestety za sumę, która była dla mnie niewyobrażalna, bo to kilkaset tysięcy, ale kopia została i taką ładną Madonnę mamy tutaj w kąciku. Tu pewnie wiele jest takich nieprzypadkowych przedmiotów, każdy ma jakąś swoją historię. Jest coś jeszcze wyjątkowego? Nie wiem, one są wszystkie właśnie przypadkowe, ale mimo to mają historię. No gdziekolwiek spojrzeć, w którąkolwiek stronę, resztka zegara wyciągniętego z gruzów u mojej teściowej na chyba krakowskim przedmieściu. Różne prezenty z podróży, bo ciągle coś mi coś daje. Dali mi strażacy, byłem u nich jurorem konkursu filmów strażackich i dostałem za to taki wspaniały toporek, więc gdyby trzeba było... Film festiwal. A no właśnie, i takie rzeczy bywają. I tak dalej, i tak dalej. Są resztki, na przykład ocalała kawałek porcelany sprzed wojny. Cudem, wszystko się spaliło, wszystko zniszczone. A tutaj moja rodzinna porcelana przed wojną, niespecjalnie wartościowa. No, ale historyczna. I tego wszystkiego będziecie mogli Państwo wypatrywać na zdjęciach w magazynie Viva, bo za chwilę rozpoczynamy sesję. Lubi Pan być bohaterem zdjęć? Nie znoszę. Postaramy się, żeby zapamiętał Pan ten dzień miło, tak jak my zapamiętamy dzięki Panu. Dziękuję bardzo. Dziękuję także.